A z nami jeden z asystentów Kamila Kieresia, czyli Paweł Barylski. Jesteśmy na obozie w Hiszpanii. Paweł, jak może zacznijmy od tego, jak zawodnicy się czują po wczorajszym sparingu, który na pewno dużo ich kosztował. Witam serdecznie. No, faktycznie wczorajszy ten sparing był zagrany na bardzo dobrej intensywności, także to jest bardzo ważne. Zarówno pierwsza, jak i druga połowa była zgodnie z naszą realizacją naszych celów, zarówno fizycznych, jak i techniczno-taktycznych. Także to jest jakby budujące. Dobry przeciwnik, mimo wszystko to jest trzecioligowy zespół, ale jak mówię, hiszpański poziom piłki jest no, zupełnie inny niż wielu, jakby mówi tylko trzecia liga, ale tu wielu zawodników, którzy grają w trzecich ligach, przyjeżdża do Polski i zasila kluby ekstraklasowe, zasila kluby pierwszoligowe. Także jesteśmy bardzo zadowoleni, bo skończyliśmy tym meczem taki dosyć intensywny cykl w zasadzie 3 dni z podwójnymi jednostkami treningowymi, gdzie głównie koncentrowaliśmy się na realizacji jednostek taktycznych zarówno w defensywie, ofensywie, jak i przy stałych fragmentach gry. No i te rzeczy były jakby realizowane w meczu i mamy tutaj kilka takich fragmentów, które są budujące, że zawodnicy po prostu dobrze to przyswajają, te koncepcje, i starają się te koncepcje przekazywać czy realizować w czasie meczu. Tam na bieżąco analizujesz zawodników, ich kondycję, jak to wygląda? Ja tutaj nie ma żadnego problemu. Od samego początku, jak żeśmy przyszli, staramy się pracować w bardzo podobny sposób, delikatnie progresując zawodników, pracując w pierwszej fazie oczywiście nad objętością, bo tak w okresie przygotowawczym się robi, a później schodząc troszeczkę z tej objętości i pracując nad intensywnością. Natomiast co jest ważne w takiej pracy, ważna jest jakby konkurencja, bo jeżeli jest konkurencja, to automatycznie konkurencja i rywalizacja napędza intensywność, napędza zaangażowanie, napędza aktywność każdego zawodnika. Tak to działa w sporcie, tak to działa w życiu. I to jest bardzo dobre, że zawodnicy jakby każdy walczy o swoją pozycję i każdy w tej pierwszej kolejce przeciwko Puszczy chce wyjść w pierwszej 11. Także tak to jest jakby ważne. No i to się przekłada też na te elementy. Na szczęście nie mamy tutaj większych kontuzji, to też jest ważne. Ta kontuzja Wołka, tak jak mówię, to jest piłkarz bardzo twardy, ale to my musimy go hamować, żeby nie wyszedł za wcześnie, bo żeby ta blizna się nie rozeszła, bo on by był gotowy pewnie trenować już pierwszego dnia po tej delikatnej jakby ranie, no ale ona musiała być szyta i musi niestety odpocząć. No myślę, że Wolsztyn też już jest za chwilkę gotowy, to jest delikatny, tak jakby przeciążonowy aspekt. Także to jest budujące, że mamy 22 graczy i obydwu nie zapeszać, że wszyscy byli do naszej dyspozycji, bo im większy jest zakres zawodników będących do dyspozycji, to im tym później można dobierać określone koncepcje gry. Już trenuje Łukasz Wolsztyński, czy już z nim jest wszystko w porządku? Wydaje się, że dzisiejszy ten trening był taki właśnie regeneracyjny i wydaje się, że po tym treningu fizjoterapeuci obejrzą to wszystko, jak to wygląda. Po południu jest analiza, tu się koncentrujemy na aspekcie tym czysto teoretycznym i będziemy analizowali ten sparing pod kątem jakby tego, cośmy zrealizowali dobrze, pod kątem tego, co można zrobić jeszcze lepiej. No i jutro już przystępujemy do 2 jednostek treningowych, także myślę, że mam taką nadzieję, ale to tak jak mówię, to jest jeszcze decyzja fizjoterapeutów, że Łukasz będzie jutro z nami trenował, także w zasadzie jedna absencja tego Wołka, o której wcześniej powiedziałem, to jest bardzo dobry objaw, że mimo wszystko ta praca i te objętości, intensywności są dobrze dobierane. Przed nami sparing sobotni, jutro jeszcze jest jeden dzień meczowy. Możesz powiedzieć, co jutro będzie trenowane? Tak, jutro znowu będziemy się koncentrowali w bardzo podobny sposób na treściach taktycznych, czyli zarówno zachowania w defensywie, różne rodzaje pressingu, jak i ofensywne aspekty budowania. Plus oczywiście stały fragment, mamy to podzielone na 2 jednostki treningowe, także te treści taktyczne pod kątem też tego przeciwnika, bo tego przeciwnika sobie spokojnie, delikatnie przeanalizujemy, żeby wiedzieć, na co zwrócić tutaj uwagę. Jakby staram się przygotować w bardzo podobny sposób jak w lidze, czyli wiedzieć mocne, słabe strony i mniej więcej ustawić i pressing, i sposób grania pod tym kątem. No i tak jak powiedziałem, bardzo, bardzo dobry, wymagający rywal, bo zespoły ukraińskie z mojego doświadczenia to są zespoły, które są bardzo dobrze przygotowane fizycznie, ale znakomicie też pod kątem techniczno-taktycznym. Także czeka nas fajne wyzwanie i dobre kolejne przetarcie przed rozpoczynającym się sezonem. Dzięki. Dzięki serdecznie.